Każde województwo w Polsce ma swoją specyfikę, różni się od innych, i różne są priorytety, różne są potrzeby finansowe. I to właśnie to, że Sejmik dzieli te pieniądze, yy, jest chyba ok, bo, bo zna yy, teren. Natomiast tak jak powiedziałeś, Paweł na początku, te wybory nie bardzo kojarzą się z lokalnością, bo to już jest duża skala, to już jest całe województwo. I my, głosując w wyborach na radnego Miasta czy gminy w jednomandatowym okręgu, na burmistrza czy wójta, czy też na radnych powiatowych, to już są okręgi wielomandatowe, no jednak ogarniamy to, znamy tych ludzi, bo to jest nasz teren. Natomiast jeśli chodzi o Sejmik, to i kandydatów znamy mniej. Znaczy przyznajmy sobie szczerze, że nie znamy tych kandydatów. No prawie nie znamy, Jeżeli... bo, bo się też tym za bardzo nie interesujemy, prawda? Hmm. Jest to jakby. Ostatni wybór. Wchodzimy do lokalu wyborczego, to najpierw, o, zobaczymy, czy tam burmistrza którego zmienimy, a później to radnego się zastanowimy, a to może jeszcze do powiatu zagłosujmy. Sejmik jeszcze, jeszcze jedna kartka. A co to jest? No no wtedy właśnie. jest to pytanie. Czym to właśnie. To no właśnie. Co to jest I sobie? trochę tutaj też, wydaje mi się, za mało jest edukacji, za mało mówienia, a być może rzeczywiście wybory władz sejmikowych y, powinny być y, organizowane z wyborami do y, parlamentu, mhm. z tym, że odbijać wyniki z danego y, województwa. To może jest możliwe, może niemożliwe, y, ale, ale y, wydaje mi się, że byłoby to y, bardziej a Dla mnie, jako wyborcy, który głosuje od 30 lat prawie, em, lista do sejmiku zawsze była listą obcą to o czym wspomnieliśmy. Tak, burmistrza Kojarze, wiem kto to jest. Chcę głosować. Wójta również. Wójta również, radnych oczywiście, bo to są ludzie, którzy mieszkają tutaj obok nas. Powiat to już się wydaje jakby tym najwyższym poziomem ludzi, którzy zajmują się całym tutaj okręgiem, rzeszą ludności 60 tysięcy osób. No to nam się takim zwykłym wyborcom kojarzy z budowaniem dróg, wiecie, między gminami, wspólnymi większymi projektami, może jakiś stadion, może jakieś mosty i generalnie tyle. No, służba zdrowia i szkolnictwo. Tutaj jakby krąg zainteresowania. Tak mi się wydaje, przeciętnego wyborcy, tu się kończy. Tutaj jest już jakby wiesz horyzont. A sejmik jest, jest trochę tak jak wybory do Parlamentu Europejskiego. Kogoś tam wybieramy po coś, ale nie bardzo wiemy po co i co on tam będzie robił. I to od burmistrzów potem oczekujemy inwestycji, to od starostów oczekujemy inwestycji, pozyskiwania środków, a nikt nie kojarzy tego, że to sejmik decyduje. O strategii i o rozdziale funduszy na poszczególne powiaty. Więc po to jest dzisiaj to spotkanie i po to jest ten, ten podcast, żebyśmy tym, którzy oczywiście nie wiedzą, bo są być może tacy, którzy się poczują urażeni, że ich próbujemy edukować w tak podstawowych kwestiach. Natomiast jestem przekonany, że większość wyborców nie wie, jak ważne są wybory do Sejmiku. Jak ważne jest to, żeby te głosy nie były rozbijane na pięciu czy dziesięciu kandydatów z naszego regionu, tylko jak ważne jest to, żeby głosować na jednego kandydata, który ma szansę zasiąść w Radzie i decydować o tym, gdzie te środki trafią, a oczywiście jako lokalni patrioci zależy nam na tym, żeby jak najwięcej funduszy, bo potrzeby, zarówno w służbie zdrowia, edukacji, w sporcie czy infrastrukturze drogowej, one zawsze są ogromne. Oczywiście zaraz zostanę tutaj okrzyknięty pochlebcą Jarosława Kwaska i tego, że chcemy, by był jedynym słusznie wybranym kandydatem, ale wydaje mi się, że facet taki jak ty, który zarządzał działaniami tak ogromnej spółki jak PGE Dystrybucja, który przez ostatnie lata zrobił gigantyczne inwestycje w modernizację sieci, których nie zrobił przed tobą nikt który był w stanie nad tym zapanować, zbudował świetny zespół ludzi, który pracował razem z tobą, to jesteś odpowiednim kandydatem do tego, żeby zasiąść w, takim, w takiej radzie, w takim sejmiku i walczyć o to, żeby te środki trafiły w odpowiednie ręce. Znaczy, ja jeszcze się odniosę do tego, otufanie i Adam, i te Paweł, fajnie powiedzieliście. Tylko zobaczmy, jak to się przenika, prawda? Bo tak, z jednej strony głosujemy na człowieka, z drugiej strony musimy wybrać też i podjąć decyzję, czy głosujemy na człowieka i partię, czy jednak oddamy głos na partię i na człowieka, którego nie znamy. I tutaj też jest dosyć ciekawe to, że nie poruszyliśmy jeszcze, ale pamiętajcie, że jeszcze jest zarząd województwa i to są funkcje, które tak naprawdę później w tej układance całej będą decydowały właśnie o tych środkach, ale mamy jeszcze takie funkcje jak marszałek i wicemarszałkowie i tutaj Trzeba pokazać, że to ten świat polityki i Samorząd. tego samorządu strasznie się przenika, bo zobaczcie nawet w obecnej kadencji możemy mówić, co chcemy, tak? Możemy lubić jednych, drugich i dalej, ale zobaczcie, jak to fajnie się przenikało, nawet jeżeli chodzi o Lublin. Bo tak jak mówisz, byłem prezesem zarządu PG Dystrybucja, miałem okazję przebywać codziennie praktycznie w Lublinie. I widziałem jak ta współpraca między prezydentem Żukiem a marszałkiem województwa Jarkiem Jarosławem Stawiarskim to zaowocowało naprawdę sporymi inwestycjami, które odbyły się w Lublinie, które wcześniej też nie miały miejsca. I to pokazało, że jednak opcja polityczna, jeżeli chodzi o y, marszałka województwa Jarosława Stawiarskiego i opcja polityczna y, prezydenta Żuka, była w stanie porozumieć się. Dla dobra województwa, dla dobra naszej stolicy województwa byliśmy w stanie zrobić fajne inwestycje. I tutaj tak jak poruszyłeś, to no. chociażby dworzec. W tamtym roku jeszcze został oddany most, który został y, wyremontowany. No to są inwestycje, inwestycje drogowe. Nie zapominajmy, że też szpitale tutaj, co Adam wspominał, że te kompetencje zarządzania tymi szpitalami są... No są też szpitale wojewódzkie. Oczywiście. Dokładnie i, i to też jest w ter, na terenie miasta. tak to, to, to służy społeczności miasta Lublin, ale też całego województwa i to, że te inwestycje w te szpitale były dosyć spore, no to to podnosi oczywiście usługi, podnosi to świadczenie tych usług dla wszystkich, którzy tam musieli skorzystać. No to, 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 to pokazuje, że naprawdę przy jakiejś takiej współpracy, braku y, zacietrzewiania się takiego politycznego, naprawdę jesteśmy w stanie dużo zrobić. Ja cały czas podkreślam, że słuchajcie, nie możemy o tym zapomnieć, że my naprawdę nie mieliśmy przez ostatnie lata przedstawiciela. Nie mieliśmy przedstawiciela, który y, zawalczyłby o te środki. Y, tutaj Paweł wspomniał, że zarządzałem ogromną spółką. Słuchajcie, jak przychodziłem do PG Dystrybucja, to nie ukrywam, że nie spodziewałem się tego, bo to jednak ogromna spółka. 10 tysięcy osób, które zatrudniamy. To jest prawie połowa Polski. Infrastruktura krytyczna. Udało się zbudować świetny zespół ludzi, tak jak Paweł powiedziałeś, na których mogłem bazować, z którymi mogłem współpracować i, i to było coś wspaniałego, bo te doświadczenia się przenikały i, i myślę, że wszyscy czerpali z różnych doświadczeń. Wcześniej, wcześniej, wiesz, pracowałem, tak jak mówiłeś, pracowałem w agencji mienia wojskowego, i słuchajcie, kiedyś taka była sytuacja, że jeden ze związkowców powiedział, słuchajcie, no ten kwasek chyba w sumie dobrze się trafił, bo są trudne czasy. Bo wychodziliśmy z pandemii za granicą wojna. Yy, I oczywiście wszyscy tam debatowali, bo tutaj. Z Agencji Mienia Wojskowego, może jakieś służby, nie służby. No oczywiście to były tylko takie pogłoski, jakieś plotki, które tam gdzieś krążyły, ale na przykład no, to, to, to było ogromne, mega fajne doświadczenie w tej Agencji Mienia Wojskowego, gdzie na terenie naszego województwa, bo ten oddział lubelski miał ogromny zasięg, bo było całe Podkarpacie lubelskie jeszcze kawałeczek, kilka, dwa chyba garnizony z tego co pamiętam y, województwo mazowieckiego i myśmy słuchajcie budowali y, infrastrukturę dla żołnierzy i byliśmy świadkami w tym uczestniczyliśmy jak ta infrastruktura odbudowywała się po tych latach zaniedbań y, likwidacji jednostek wojskowych na terenie chociażby naszego województwa bo nie ukrywam że y, uczestniczyłem w tym projekcie przejęcia ponownego przejęcia przez Cofnięcia darowizny poprzez Urząd Wojewódzki i przekazania gruntów lotniska w Białej Podlaskiej do Agencji Mienia Wojskowego i przekazania to do jednostki wojskowej, a dokładnie do 18. Dywizji, która siedzibę tą swoją centralną ma w Siedlcach. Co też jest ważne, bo, bo tam też jednostka, jak to się mówiło, jest nieperspektywiczna, była w likwidacji. I dzisiaj mamy 18. Dywizję w Siedlcach. Mamy przywrócone brygady w Lublinie. Mamy rozbudowę na naszym terenie obiektów bez woli. Biała Podlaska. No i tu nad tym ubolewam, bo to był świetny projekt, w którym też uczestniczyłem, czyli przywrócenia jednostki u nas w Maryninie. To naprawdę świetny projekt. On, nie wiem, czy jeszcze powróci, ale myślę, że właśnie z perspektywy też Urzędu sejmików województwa, można by było to ponownie zawalczyć, bo infrastruktura jest, można ją odpowiednio wykorzystać i wiem, że wojsko jest cały czas zainteresowane tym projektem. W Białej Podlaskiej okazuje się, że może kilka jednostek funkcjonować na tym terenie i mogą ten teren wykorzystać i w ostatnim czasie miałem okazję tam zawitać przy tym lotnisku no i to aż serce rośnie, jak te budynki zostały odnowione, jak ta infrastruktura rozbudowuje się i zaczynamy, co jest ważne, budować nowe obiekty. Bo z reguły bazowaliśmy tylko i wyłącznie na obiektach, które mieliśmy jakieś porozbiorowe i historyczne. Także ta infrastruktura naprawdę y, poszła, poszła do góry i w to angażowaliśmy się jako Agencja Mienia Wojskowego. A tutaj, to co powiedziałeś, no, to były ogromne inwestycje. To były ogromne inwestycje na poziomie, na poziomie miliardów złotych, na poziomie czterech. Rok do roku teraz będzie około 4 miliardów złotych, i to idzie w tą infrastrukturę, bo bez tego my też nie będziemy się na Lubelszczyźnie rozwijać. Bo każdy, kto przychodzi, duży inwestor, pierwsze pyta o co? O zabezpieczenie, czy będzie miał zasilanie, czy będzie miał moc przyłączeniową, dostosowaną do jego potrzeb, jeżeli będzie budował czy jakąś fabrykę, czy będzie rozbudowywał przedsiębiorstwo. I my o to też musimy tutaj zadbać. To jest rozbudowa GPZ-ów. No to będzie się wiązało później e, chociażby z tą infrastrukturą, która będzie budowana, jeżeli chodzi o te odnawialne źródła e, energii. No bo to też tylko rozbudowa infrastruktury, modernizacja, nowoczesność tej infrastruktury, zarządzanie tym, tylko to pozwoli nam, żeby tutaj kogoś ściągnąć, kto zainwestuje na naszym terenie i da miejsca pracy i dzięki temu będziemy mogli rozwijać. Generalnie ja bym dwa słowa jeszcze powiedział o tym o tym wspólnym działaniu y, samorządu wojewódzkiego i miasta w Lublinie. Bo ten dworzec metropolitalny to jest coś wyjątkowego. Inwestycja, y, która nazywa się dworzec metropolitalny w Lublinie, to rzeczywiście coś, co przekraczałoby możliwości miasta, ale coś, co i wygląda naprawdę nowocześnie, futurystycznie y, y, i myślę, że wpisze się w krajobraz Lublina idealnie i też odegra swoją... Funkcję poprawy yy, płynności transportu. Chociaż idzie to bardzo powoli, ale gdyby nie było współpracy miasta, o której Jarek mówiłeś, yy, z województwem, to, yy, na pewno to na pewno by się to nie udało. I to mi się bardzo podoba, że ta Lubelszczyzna nie tak sobie skacze do oczu jak Warszawka, że ludzie różnych opcji potrafią rozmawiać. Mamy kupę rzeczy do zrobienia, bo i zaniedbania są spore ale już widać, naprawdę widać piękny efekt y, współpracy i finansowania samorządu. No, wejdźmy na, y, na y, forum sportu, bo, bo na tym się wszyscy troszeczkę znamy, bo, bo lubimy, interesujemy się, y, projekt Stadionu Żużlowego, no, Lublin jest teraz potęgą, y, nie wahajmy się użyć tego słowa, światową w tym sporcie, sport może nie jest, najpopularniejszy na świecie, ale w Polsce bardzo, a na Lubelszczyźnie zdecydowanie. Dokładnie. Motor Lublin, jeśli chodzi o żurzel. No ale też jest Arena Lublin, są inne obiekty sportowe, ma powstać stadion żurzlowy z prawdziwego zdarzenia, na co kibice czekają, bo, bo troszkę już na alejach zygmuntowskich jest tu no, za ciasno. Wiem, jak wygląda polowanie na bilety, bo moi koledzy jeżdżą na mecze co się wyrabia, jakie czychanie przy komputerze, żeby kupić wejściówki. To jest po prostu potrzebne i ta współpraca musi być, no ale też myślmy o radzeniu, tak jak powiedziałeś, bo, bo u nas też i stadion lekkoatletyczny, i, i inwestycje związane ze stadionem miejskim w przyszłości no są konieczne, a z pieniędzy miejskich bardzo trudno będzie to zrobić. To prawda, wiesz Adam, tak jak zaznaczyłeś, że już oczywiście ta infrastruktura nasza, jeżeli chodzi o stadion, to ona za chwilę będzie potrzebowała takiej gruntownej renowacji. Już e, I i na, na, nawet nie renowacji, tylko takiej naprawdę. Zadaszenie. Nie. Zadaszenie to jeden z elementów. No, słuchajcie, to jeden elementów, z elementów, ale mamy tą infrastrukturę, kiedyś mogliśmy się tym szczycić, bo mieliśmy jedną z fajniejszych jeszcze tam kilkanaście lat temu, gdzie nam zazdrościli, a już dzisiaj troszeczkę odstajemy, i właśnie to jest Urząd Marszałkowski, to jest Sejmik Województwa, który tak naprawdę może wspomóc tego typu inwestycje. Tu jeszcze jedna rzecz, bo wspomniałeś o tym dworcu, ja bym jeszcze przypomniał, bo być może już się przyzwyczailiśmy, ale od 2017 chyba 2017. Zostało przywrócone połączenie kolejowe. Zostało przyłączone. O, oczywiście, słuchajcie, to jest tak, że właścicielem inter, Interregio, czy Polregio, przepraszam, Polregio, bo ja tak jeszcze pamiętam, jak to się nazywało, przewozy regionalne, e, są właśnie urzędy marszałkowskie. I to oni organizują ten transport, to jest ich misja i naprawdę też nie możemy o tym zapomnieć, e, bo nam jako miastu Radzień też to jest potrzebne, ta komunikacja. Kolejowa, która myślę, że z duchem tego czasu, takiej transformacji energetycznej, zielonej transformacji, to to będzie najczystszy transport, jaki tylko może być, czy towarowy, czy osobowy, bo elektryczny. I my oczywiście też musimy o to zadbać, żeby udało się ten szlak odłukowa do Lublina zelektryfikować. I pamiętajcie, że tutaj jest możliwość położenia drugiego toru, bo. To był szlak kolejowy, dwutorowy kiedyś. I ten nasyp jest, i możliwości są, tylko no oczywiście trzeba o to zawalczyć, właśnie z perspektywy Sejmiku. Sejmiku Województwa i zadbać o te środki. Infrastruktura sportowa, owszem, super, ale takim my w radzeniu przykładem możemy się poszczycić tej dobrej współpracy między samorządami które kiedyś zabrakło, to nie ma co tutaj ukrywać, bo kiedyś zabrakło, nie było tego, nie było dobrej woli, nie było życzliwości, bo tego brakowało przede wszystkim życzliwości i współpracy. Pałac Potockich, nasza radzyńska, nasza radzyńska perełka, no to jak dzisiaj wygląda, no to, to są ogromne środki, które zostały przeznaczone właśnie z województwa. To jest ponad 30 milionów. Dzisiaj możemy się tą perełką poszczycić, i daj Boże, żeby jeszcze zadbać o parki i oranżerię. I mamy piękny kompleks, gdzie e, ludzie o tym w ogóle nie wiedzą z Polski. Jak przyjeżdżają, to otwierają szeroko oczy, bo są zdziwieni, że coś takiego znajduje się w Radzeniu Podlaskim. Natomiast e, o tym, że środki pozostały pozyskane e, z Urzędu Marszałkowskiego na rewitalizację tego pałacu, to jest nowość. To jest nowość do tego, że pamiętamy poprzedniej kadencji burmistrza Rębka, nieudany projekt... Ale tu Paweł, wejdę Ci w słowo, bo to trzeba też, myślę, że może tutaj się zgodzicie, ale trzeba skomentować. Zabrakło y, tej ponadpartyjności i życzliwości, bo mieliśmy marszałka też stąd, z naszego powiatu. Zabrakło życzliwości i współpracy. Jasne, tutaj jest zgoda. Natomiast były błędy formalne. I to jakby to przesunęło czas, w którym został ten pałac zrewitalizowany. Fajnie, że jest. Fajnie, że, że jest to już na takim etapie. Natomiast zupełnie osobną kwestią jest to, jak on ma być zagospodarowany po to, żeby nie tyle zarabiał na siebie, co koszty utrzymania, żeby były zbilansowane. Tak? To, to też jest temat rzeka, ale to jest nie, ogromnie, ważne, ob, ogromnie ważna kwestia, dlatego że nie stać nas, małego miasta, na to, żeby sobie utrzymywać tak wspaniały, ogromny kompleks, bo to tylko żeby on był. Natomiast potencjał tutaj tego obiektu jest ogromny. Natomiast to, jak on zostanie rozwinięty, czy zostanie rozwinięty, to jest kwestia tego, kto będzie rządził tym miastem i jakich ludzi oddeleguje się do misji e, marketingowej, czyli sprzedaży tego na zewnątrz, jako atrakcji turystycznej i nie tylko zresztą, bo tutaj w tym pałacu naprawdę rozmawialiśmy kiedyś z Adamem i z innymi osobami, jest mnóstwo fajnych pomysłów, które spochodzą od ludzi, a które niejako nie zostały jeszcze wykorzystane albo nie no docierają. Tak, ja do... Tylko wejdę w słowo, bo no, wygląda na to, że trwałość projektu, czyli okres pięcioletni, no tu zmian nie, nie, nie może być, bo, bo takie są warunki no Przyjdzie najemca, czyli archiwum państwowe wróci do pałacu. Nie wiemy, jakie to będą kwoty na rzecz miasta, czy zbilansuje się utrzymanie, czy nie. Szkoła muzyczna zostaje, no i wygląda na to, że przez pięć lat e, tak to będzie trwało, natomiast pięć lat to jest czas krótki. Ta kadencja samorządu trwała 5,5 roku, jakoś przeleciało e, śmichem żartem, jak to mówią. E, I moim zdaniem już trzeba myśleć nad mniejszym planem wykorzystania Pałacu Potockich, myślę, że też oranżerii i Parku, bo, bo przez ten czas koniecznie trzeba o te obiekty zadbać. Ale troszkę odchodzimy od tematu. Od tematu ja jeszcze tutaj. bym wrócił na, na dwa zdania do, do Sejmiku. Więc z samej naszej rozmowy, która może nie jest bardzo precyzyjna i szalenie merytoryczna, ale wynika, że tak naprawdę, wybory do Sejmiku to nie są wybory najmniej ważne pośród tych wyborów lokalnych, tylko może nawet najważniejsze, bo wybór jednego czy drugiego radnego do Rady Miasta czy do Rady Powiatu na pewno będzie miał mniejsze skutki finansowe niż reprezentowanie radzenia powiatu Radzyńskiego przez naszego człowieka w, w Sejmiku Wojewódzkim. Tego jestem po prostu. Pewien i to są zupełnie inne skale, zupełnie inne pieniądze, zupełnie inne zagadnienia. Dlatego podejdźmy do tych wyborów bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Dlatego ważne jest skonsolidowanie tych głosów wyborców, po to, żeby mieć jednego wartościowego, odpowiedzialnego człowieka, który będzie starał się w sposób sprawiedliwy pozyskiwać środki na inwestycje tutaj dla naszego regionu. Stąd zresztą jest ta, ta rozmowa, ona jest taka dosyć luźna, może niekoniecznie merytoryczna i trochę być może chaotyczna, ale chcemy wskazać na, na bardzo ważny aspekt tych wyborów do symiku wojewódzkiego, czyli to, żeby głosować na jednego człowieka, żeby skonsolidować te głosy wyborców po to, żeby mieć szansę, bo to nie jest żaden pewnik. Ja to w ogóle bym chciał, żeby wobec tego co się dzieje w kraju, a... Nie ukrywam, że to mi się z dnia na dzień coraz bardziej nie podoba, z dnia na dzień wręcz, bo, bo wystarczy kilka informacji o, o Bełchatowie, o Małaszewiczach, o wacie na żywność i tak dalej. To są dwa ostatnie dni dwa ostatnie z naszej dni. perspektywy Małaszewicza. Dokładnie, z naszej perspektywy naszego regionu, naszego województwa Małaszewicza. Rezygnacja z portu przeładunkowego, suchego portu przeładunkowego i to już chyba klamka zapadła, że tego nie będzie, że nie będzie tej rozbudowy. I jakoś cisza jest, nikt tego nie komentuje. Dlatego ja bym chciał, żeby sejmiki rzeczywiście były troszeczkę czymś e, na wzór, bo to się nie uda na pewno. Rządów stanowych w Stanach Zjednoczonych, prawda, które mają dużą autonomię, mogą e, dysponować i pieniędzmi, i kształtować prawo lokalne i być po prostu mocne. Myślę, że, że sejmiki powolutku mogą, mogą takie być. Polska jest jedna, ale wcale nie musi być taka sama w każdym województwie e, niż na Zachodzie. To widać po wynikach wyborów, ale też widać po, 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 po jakimś przywiązaniu do wartości i stosunku do, do inwestycji typu CPK. E, to 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 jest rzecz w skali makro, w skali kraju, w skali Europy, nawet, ale porównywalna w mniejszej skali, na przykład, z Dworcem Oczywiście. Metropolitalnym w Lublinie. I tutaj ktoś miał odwagę współpracować i to zrobić. Jeszcze raz podkreślam, są różne skale, ale kiedy ja słyszę, że Polska jest za słaba, że, żeby się porywać na coś takiego, no to. W latach dwudziestych była jeszcze słabsza i zrobiła gdynie. I Było i sok, stać nas na... i, i, I mnóstwo innych rzeczy. A byliśmy po 123 latach zaborów biedni jak mysz kościelna. Tylko, że no powiem trywialnie mieliśmy jaja. A teraz nam się wmawia, że. Nie stać nas na to i nie powinniśmy nawet o to się ubiegać. Trzeba dodać, że okres dwudziestolecie międzywojenne to był czas największego w XX wieku kryzysu finansowego. To był Dodajmy. upadek. Oczywiście. To był upadek gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, giełdy, które wolnęły na łeb, na szyję. Zresztą to się stało także w Europie, banki niemieckie. To wszystko poleciało na ryj. I my w tym czasie jako naród byliśmy w stanie odbudować. Wystarczy dyzmy obejrzeć lata dwudziestych, kryzys. Dokładnie. Zmienia w ogóle naszą, zmieniłoby perspektywę patrzenia na to, co jest kryzysem. Że, że CPK, no CPK oczywiście jest najważniejszą inwestycją, która powinna zostać przeprowadzona, tylko ja sobie cały czas zadaję pytanie, dlaczego przez ostatnie 8 lat, za czasów PiSu, nic tam oprócz projektów, jakichś... Nie, tu Paweł, z tobą się nie zgodzę, bo uczestniczyłem w tym jako PGE Dystrybucja i chociażby... Zezwoleń środowiskowych, etc. Likwidacja wszystkich kolizji, jeżeli chodzi o linię bo pamiętajmy, że to jest ogromny teren. Dobrze, jeżeli to w takim razie było przeprowadzane tak jak trzeba i naprawdę coś się działo, to, była, to siadła całkowicie znaczy, komunikacja ze społeczeństwem. Znaczy być może, ale to powiem Ci, to jest tak jak e, ja widziałem to na poziomie PG dystrybucja i inwestycji w naszą infrastrukturę, e, gdzie ale to tak jest przy wszystkich inwestycjach, bo finalizacja, czyli już te typowe takie roboty, czy drogowe, czy e, tej infrastruktury, to to trwa bardzo krótko, to jest Rok, w zależności od tego, co to jest za inwestycja, to trwa rok, nie wiem, trzy miesiące, pół roku. Najgorszy pracochłonny czas to jest przygotowanie całej inwestycji, czyli pozyskiwanie jakichś Panowie, zgód i tak dalej, lat i tak, lat dalej, i tak o dalej. Via karpatia. prawda. Kiedy się zaczęły pierwsze wykupy, projekty i tak dalej, i tak dalej. Sama realizacja, która trwa już na odcinkach, to naprawdę to jest. jest... Krótki czas w porównaniu z czasem przygotowania. Dobrze, Adamie, ale tak ważna inwestycja strategiczna jak CPK powinna być cały czas komunikowana do społeczeństwa. Okej, okay, tylko. Natomiast tutaj słyszeliśmy najczęściej to, o tym, że nic się nie zmieni, dzieje. Nie. Jeśli to obec, całkiem obecna, dużo zmienia. Jeśli obecna władza zechce temu projektowi ukręcić łeb, to ukręci to robi. Powiem trywialnie, nie będzie zwracać uwagi na to, co społeczeństwo na ten temat mówi. E, absolutnie. Jeśli zechce to zrobić, to zrobi. Jeśli nie zechce, to nie zrobi. E, I tyle. My możemy mówić o PR-ze, możemy mówić o, o różnych rzeczach. Po prostu e, mi, prostemu Polakowi w głowie się nie mieści, że, że możemy rezygnować z tego typu z tego typu przedsięwzięć. My powinniśmy te przedsięwzięcia robić 10-15 lat temu, powolutku, Y I bylibyśmy już w innym miejscu. Mówiąc o przeciętności, w swoim wypadku strasznie zawyżasz tą przeciętność. Nie, ja mówię, mówię Adam, o tym, chcę że. Muszę powiedzieć mnie... o tym, że ludzie na temat CPK wiedzieli tylko tyle, że ma być to gigantyczny port lotniczy znaczy, i nic więcej. E, Nikt, po... naprawdę, większość ludzi w ogóle ja wiem, nie potrafiła ale... tego przełożyć na jakieś e, benefity gospodarcze. Ale nie Paweł, rozumieli tego, popatrz... że cargo. W dużej mierze zostałoby, w dużej mierze w sporym, w sporej części zostałoby przekierowane na port właśnie CPK w Polsce, a nie na porty w Niemczech nie no, zachodnich. pewnie masz rację, bo, bo tu mówimy o konkretnych pieniądzach, które Polska straci, jeśli CPK nie powstanie. Ale nie zapominajmy, po że jeszcze o rozwoju je wydać kolei. Najpierw, nie? Równolegle. Dokładnie. Tak. Czyli tak zwanych szprych, które mają dojeżdżać do tego, to no. pamiętajmy, że mamy ogromnego ogromnego przewoźnika, jeżeli chodzi o kargo PKP Cargo. Spółka Skarbu Państwa. Jeszcze. Skarbu, Państwa. Jeszcze Skarbu Państwa, giełdowa Natomiast spółka. Ja, y, ale jestem, tylko... jestem pesymistą, oczywiście będziemy to obserwować, ale jestem pesymistą. Y, pewnie rząd, y, Platformy i Koalicjantów nie powie wprost: Nie robimy CPK, ale zaczną się trwające latami audyty y, i to będzie równoznaczne z tym, że nie robimy. Posłuchaj. Ale tutaj wystarczy, wystarczy e, ale... zrobić jedną rzecz. Paweł, powiedzieć, że nie rezygnujemy z CPK, tylko lokalizacja jest niewłaściwa, i musimy ją przenieść w inne miejsce. Ale, Paweł, tak, to już swami, teraz odbiegamy, ale tylko. Okay. Tam... Chcę jedną rzecz dodać, bo e, tutaj mówimy o obecnym rządzie, i tak dalej. Czy ta inwestycja będzie realizowana, to przypomnijmy, że jedna z posłanek Lubelszczyzny kazała zlikwidować. CPK, PCK, wszystko, wszystko na P, podejrzewam, chciałaby zlikwidować. Ale wcisło. E, tak, e, i, i to powiedziała w Sejmie, więc tak. e, tylko chciałem powiedzieć. Dlatego ty mówisz o komunikacji. E, komunikacja była, tylko zobacz ile czarnego PR-u wokół tego, e, ilu zależało na tym, żeby budować cały czas ten czarny przekaz wokół Jarek, tego ja projektu. Jestem człowiekiem, który na co dzień jest zatopiony w komunikacji, naprawdę. Ale nie likwidujemy wszystkiego na P. E, nie. Przeglądałem wszystkie media społecznościowe, prasówki, wszystkie Twittery, czyli eksy obecne i naprawdę śledziłem tą, ten, ten przekaz medialny do, do społeczeństwa na temat CPK. On był bardzo kiepski, albo nie było go wcale. No, okej, okay, masz rację, tylko że też mówimy o pewnych manipulacjach i, i w ogóle sposobie przekazywania wiadomości. Cofnijmy się o rok. Wyobraźmy sobie, że rok temu rząd PiSu podejmuje decyzję o powrocie do VAT-u za żywność. Przecież w tvn nie te paski pomarańczowe, czerwone, żółte, fioletowe. E, jakie jeszcze są kolory? Nie krzykliwe? wiem, nie mam telewizji tak. od 10 lat. Przecież. <noise> Zielony. słowo drożyzna, by po prostu leciało na pół ekranu. Ziód, ziód, Jasne, drożyzna. Adam. Ziód, drożyzna. Kryzys. Teraz od 1 kwietnia będziemy mieli przywrócony ten VAT. Widziałeś dzisiaj? jeden pasek? Nie, nie widziałem taki czarniawy choćby albo szary? Widziałeś paseczek? Nie, cała o cała, taki malutki. Cały nie, czas nie, widzę nie jeden rudy. Słuchajcie, ale to jeszcze nie mi bliskie, bliskie sercu, no jeszcze ceny energii. Bo. Kończy się darca w czerwcu. Dokładnie, znaczy tu mogę akurat powiedzieć, bo my to mieliśmy e, naprawdę w taki sposób zbilansowany i, i odpowiedzialny, bo jako PG dystrybucja to ta taryfa za przesył i dystrybucyjna to rok do roku wzrośnie tylko tam o jakieś 2%, więc to jeszcze nie będzie tak odczuwalne. Ale wiemy, jakie są e, taryfy zatwierdzone na, na ten rok e, u wszystkich e, sprzedawców. E, no i trzeba się spodziewać znacznych podwyżek, i teraz. E, no, przecież tyle było mówienia o tym, że zadbają tutaj niektóre partie polityczne o małych przedsiębiorców, o biznes prywatny itd. Ciekawi mnie, jak zostanie to rozwiązane, jeżeli przedsiębiorca jakiejś takiej małej firmy, nawet chociażby w takim radzeniu, płaci dzisiaj rachunki na poziomie za energię elektryczną 3000 zł i będzie musiał zapłacić blisko 6000. Czy jest w stanie to udźwignąć? Mówimy o wszystkich małych y, cateringach, barach, restauracjach, pizzeriach, kebabach, bo to jest mała przedsiębiorczość, która jest w takim radzeniu podlaskim, bo tu nie można mówić o dużej przedsiębiorczości, bo nie ma takiej. Poza tym większość polskiego PKB opiera się na mikroprzedsiębiorcach oraz na rolnictwie. Jeżeli te dwie gałęzie zostaną wycięte, to właściwie istniejemy w jakimś y, mega obozie. Mega obozie. Podtrzymywani przy życiu lub nie. Dołączymy do Portugalii. Znaczy, panowie, ja w ogóle widzę, że tematów, do które, trzeba, już, tak. Tak, które trzeba y, rozdzielić i nie mówić o wszystkich na raz jest dużo. To się wytnie. Ja na przykład <laughs> bardzo chętnie bym się zapisał na dyskusję, kiedy już będzie ustalona nowa lista lektur i podstawa programowa. Y, nie będę się wymądrzał, mogę mówić tylko o języku polskim. Natomiast jeśli to, co jest zaproponowane przez ministerstwo, wejdzie w życie... Przepraszam, nie, to przez ekspertów. Ani yy, minister kogo, powiedziała, że ale, przez ekspertów. Okej, okay, dobra, przez ekspertów. Bo ona, jest, ona nie ustala e, tej listy, tak, to eksperci. Ekspertów, słucham czasami wypowiedzi tych ekspertów w internecie. Mhm. E, to ja pierwszy raz w życiu zablokuję jakąś drogę w rodzeniu sam. Jak rajdan się rozłożył? Tak, tak, tak. Jestem, i, jestem z Tobą. Będę, będę robił strajk, ale jeszcze poczekam cierpliwie na ostateczną listę. Tak. To ja tylko do tego, Adam, co powiedziałeś, to dodam, że nie sądziłem, że dożyję takich czasów, które sam na jakimś tam etapie miałem, że mój tato uczył mnie historii. I pewne rzeczy mi tam wpajał, jeżeli chodzi o historię. Nie sądziłem, że dożyję takich czasów, że okazuje się, że będę musiał. Moim dzieciom. No ja już podręczniki profesora Roszkowskiego skompletowałem. Przechicie. I... Tak. No, powiem Wam, że to jest. To jest, ale, ale wiecie, w takiej dobie komunikacji, takiego przekazu, jak można. E, za, za, zaginać i zakrzywiać tą rzeczywistość, tą taką prawdę historyczną. Ale to, to mieliśmy jest, za czasów komuny, to mieliśmy za czasów e, nazistów Paweł, magicznych. E, e, Okej, okay, za komuny. Nikomu za komuny nie przyszło do głowy, żeby pana Tadeusza nie było w całości. To prawda. Nikomu, Albo dziadów e, nikomu, Adama Mickiewicza. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby podnosić rękę na E, książkę Chłopcy z placu broni Ferenca Molnara, która dla moich uczniów akurat jest ukochaną lekturą to obserwuję od lat, e, rzeczą nie do przebicia. Myślę, że sami tak ją wspominamy. E, I e, tym ekspertom wymienionym tu przez was e, wydaje się, że jeśli coś powstało w XIX wieku czy na przełomie XIX i XX wieku, to z tego powodu już jest do wyrzucenia. Pod ochroną jest Ale tylko... to, Adam, wiesz, Dąbrowicz. jaki argument padł? Argument padł taki, że jest to pisane e, tak niezrozumiałym językiem, tak, archaicznym, tak. że... I, ale padło pytanie, to szkoła powinna właśnie uczyć, czytać ze zrozumieniem, Jarek, bo pani minister Jarek, powiedziała, Jarek, że dzieci nie potrafią i młodzież nowy, czytać ze zrozumieniem. Nowy przekład każdej lektury jest możliwy. E, wyszła ostatnio na przykład od prawa posłów greckich Jana Kochanowskiego. Rzecz wybitna która, gdyby była napisana po łaciny, zmieniłaby losy dramatu europejskiego, ale już rzeczywiście hermetyczna językowo. No to pan profesor Antoni Libera wydał teraz przepiękne jest wydanie. Można kupić sobie w sklepie z książkami, jeśli gdziekolwiek jeszcze taki sklep przetrwał. Z transkrypcją na język współczesny. Nikt nie broni wydawać nowe przekłady Molnara, jeśli. Przekład, który jest czytany, wydaje się zbyt archaiczny, można to zrobić trochę innym językiem. Nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast cała jakby, cały potencjał tej książki, jej wartość ideowa, jej wartość moralna jest wrzucana do kosza, bo to jest XIX wiek. To po prostu to woła o pomstę do nieba. To ci ludzie nie wiedzą, o czym mówią i jeśli oni są ekspertami. No to ja dziękuję za takich ekspertów. Właśnie nikt ich nie widział i nikt nie wie, jacy są to eksperci. E, ja odniosłem inne wrażenie, że pod pretekstem tego, że nasze dzieci są przeciążone w szkołach, bo są, naprawdę, są przeciążone i ten program jest całkowicie do potrzebuje reformy w zależności od profilu. Znaczy, nie, wiesz co, ciężko mi się odnieść, ale... bo moja córka nie widzę, żeby była przeciążona. No, ciebie, wiecie, lekcji jest za dużo. Dzieci w siódmej, ósmej klasie siedzą po dziewięć godzin w szkole, co jest Absurde. paranoją kompletną i na to trzeba znaleźć yy, rozwiązanie. rozwiązanie. Tak, tak. Pan Tadeusz, jeśli yy, ktoś by mnie spytał, o czym jest ta książka przede wszystkim, to ja bym powiedział jedno słowo. Ona jest o wolności. A teraz to jest tak podejrzane słowo, i w ogóle jakaś wolność, jakaś szlachta, jakieś szlacheckie ideały, jakaś, jakieś umiłowanie ojczyzny, to jest wszystko tak pogardzane przez lewacką władzę, jaką w tym momencie mamy, że, że pan Tadeusz się może nie ostać. Ja się cieszę, jak tam niektórzy podkreślają gdzieś tam w trakcie różnych rozmów, że i to z różnych opcji politycznych, bo, bo przecież spotykamy się z kolegami, czy. Jeżeli chodzi o zarząd Orlon, czy jeszcze gdzieś tam w różnych sytuacjach, i y, to jest dla mnie naprawdę miłe, że y, ja tak odczuwam to, tak, że zdałem jakiś egzamin na mieszkańca naszego powiatu yy, miasta tak, Radzyń. Tak tak, 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 tak. Zdałem ten egzamin, nie wiem na jaką ocenę, może kiedyś ktoś to oceni, ale wydaje mi się, że tyle, ile mogłem zrobić, Jarek, yy, zrobiłem. Yy, ja, ja zawsze wiesz, mroczek to mi o tym mówi ze dwa razy na tydzień, nie? Jak wtedy y, Łukasz Ciężki jechał na Mistrzostwa Świata. Nie mieli pieniędzy. 40 tysięcy, wiesz, w ogóle tutaj znikąd pomocnie. I szybka akcja z Jarkiem. I znalazł się dzięki pieniądze. Temu, dzięki temu w ogóle pojechali, rozumiesz? Dru... No. Znaczy to jest dla mnie w ogóle fenomen. Łukasz Ciężki z jego zaangażowaniem, pasją, zresztą podobnie jak kiedyś Janusz Blizu, bo to jest jego wychowanek, stworzył tak mocną sekcję, Kłądów, y, która liczy się nie tylko na, w Polsce, ale na arenie międzynarodowej i żeby taka sekcja, kto, do której przychodzą dziesiątki, jak nie setki w sumie, razem z tymi małymi no, dziećmi, tak. e, tre, trenujących, żeby nie miała wsparcia finansowego ze strony miasta, ze strony powiatu i sponsorów ja wiecie, w takiej, wiesz, skali, żeby pokryć <grym> chociaż te, ja wie, że te też... koszty reprezentacyjne, czyli wyjazdy na zgrupowanie kadry, wyjazdy na Mistrzostwa Świata. Przecież oni nie jechali do jakiejś psiej wulki, ale w to jeszcze są zaangażowani rodzice, którzy też przekazują własne środki prywatne, żeby tym dzieciom umożliwić ten rozwój. Ale to jest też dobry element y, właśnie tego sejmiku, to jest y, władz y, na poziomie y, samorządu tego wojewódzkiego, bo tam też można takie środki wygospodarować, żeby tego typu y, właśnie inicjatywy zaopiekować, przeznaczyć na to fundusze i żeby to się rozwijało, bo to jest, to, to jest nasza reklama, naszego miasta. Jasne, ale nie każdy to rozumie. Niektórzy, tutaj wspomnę o byłym marszałku naszego województwa z znanej nam opcji. Jakoś nie widziałem jego zaangażowania w, wiesz, patriotycznego, lokalnego w tym, żeby tutaj coś wspierać, rozbudowywać, angażować się. Może jakieś było, o które jest mi nieznane, może ograniczało się tylko do zapiecka. Może pr zabrakło. Może pr zabrakło, ale pijaństwa nie. E... <słyska> <noise> nie widziałem tego. Ja tego nie dostrzegam. Tam wszędzie były targi polityczne. Tam wszędzie musiało być coś za coś. Natomiast to, o czym Adam wspomniał, zrobiłeś będąc prezesem PGE Dystrybucji, a więc przed spółki Skarbu Państwa. W ogóle mogłeś się zająć tylko z wykonywaniem swojej pracy i nie angażowaniem się tutaj w, lokalną, w lokalne wspieranie kogokolwiek, tak? No, miałeś swoje szerokie pole do popisu. Musiałeś się tam wykazać ogromnym poświęceniem, to nie przesadzę, jeśli to powiem, i zaangażowaniem. To, dziękuję, to brzmi pole do popisu. <noise> <noise> Ale wiesz co... Bo odpowiedzialność inwestycyjna, znaczy twoje osobiste za inwestycje, które tam e, rozpocząłeś i prowadziłeś, jest ogromna, więc ja sądzę, że starczyłoby ci tego pod e, korek. Ale robiłeś, co mogłeś, korzystając z dostępnych środków po to, żeby wesprzeć miasto... I tutejsze inicjatywy, mikro jakieś dotacje, jakiś mecenat, kultury. No powiem, sportu. że to było szereg naprawdę takich inicjatyw, że nawet chyba nie jestem w stanie wymienić, tylko mogę tak powiedzieć, że dochodziło do takich sytuacji, że jak było głosowanie na zarządzie i padał jakiś projekt, który szedł darowizną, czy jakimś sponsoringiem, akurat tutaj w naszym powiecie, czy Radzyń, czy, czy nawet jakaś okolica tutaj bliska, no to zawsze było tylko tak, aha, Okej. Okay. I wszyscy już ja rozumieli, to wiedzą, że, kto że jest. No tak, wszyscy wiedzieli, ale słuchajcie, ale to też było tak, że y, to można pokazać właśnie na, 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 na poziomie tego urzędu y, sejmiku i, i województwa, y, że mamy taki przykład y, marszałka Jarosława Stawiarskiego, który wiemy skąd pochodzi i też tam te środki były przeznaczane, ale jednak Dało radę przekazać jakieś środki, tu było też przecież wsparcie dla klubu Orlando Radzyńskich. Ja, nie e, był było. E, dzisiaj też jesteśmy na takim etapie, że e, prowadzimy rozmowy e, z Panem Marszałkiem, żeby wesprzeć, e, wesprzeć nasz klub e, z okazji stulecia, ale też i jeżeli chodzi o bieżącą działalność. E, no nie wiemy, jak to będzie wyglądało tak. dzisiaj, jeżeli chodzi o sponsoring. E, PG, PG dystrybucja w planach na pewno jest ujęta, i, i jeżeli byłaby taka wola obecnego, nowego zarządu, no to są w stanie to zrealizować, bo środki są zabezpieczone i to tylko życzliwość i dobra wola. E, I nie zapominajmy, że też e, takim fajnym, e, fajnym tutaj e, aspektem było to, że do sponsorowania właśnie dzieci i młodzieży przystąpiła też Huta, stalowa wola. E, to ja nie ukrywam, że aż mi się. Tak serce radowało, jak widziałem te dzieciaczki, które wychodzą z logo Huty Stalowa Wola, która jeszcze do 2016 roku, 2016 roku była na minusie. Mhm. A dzisiaj, nie wiem, czy, czy mogę to mówić, ale naprawdę wygospodarowała ogromne środki, jeżeli chodzi o zysk. I słuchajcie, i to jest to, że można, można mówić spółki można. Skarbu Państwa i tak dalej. Różnie to jakoś można... Oceniać, ale to jest tak, że my dzisiaj poprzez te spółki Skarbu Państwa, które wypracowują zyski i tak dalej, są w stanie poprzez ten taki społecznie odpowiedzialny biznes przekazać te środki z powrotem do społeczności lokalnych. Nie tylko do jakichś dużych instytucji, do jakichś yy, ogromnych nie wiem klubów, ale wspierać te wszystkie takie małe, yy, lokalne inicjatywy, małe kluby, dzieci. Przyjmować to w swoich strategiach, po to, żeby wspierać chociażby te wszystkie kluby, które stawiają na wychowanie dzieci, młodzieży. Po to, żeby z tych małych, regionalnych klubów mali piłkarze mieli kiedyś szansę zaistnieć w tych dużych klubach. No, jeszcze to, co się udało, to można powiedzieć rzutem na taśmę oświetlenie naszego, naszej perełki, czyli Pałacu Potockich, bo to też PGE będzie realizowało myślę, że to też przyniesie taki fajny efekt, jeżeli chodzi o miasto. No, iluminacja jest dosyć <grymna> intensywna. i Faktycznie dzięki temu no widać, widać ten pałac, tak, bo wcześniej go, wiesz, po zmierzchu tak, tak, tak. nie było widać tej fortecy, a teraz robi ona faktycznie imponujące wrażenie, zwłaszcza wjeżdżając I od strony ulicy. I tam na pyszne ciastko. <grymna> na <składzie> też, trzeba <grymna> powiedzieć, że... Przepraszam. Aleś widział tutaj, <grymna> <grymna> sarkastycznie nawiązał do tej Kafeterii, która ma tam I kawę powstać, kawę i ciastko. Dobra, Dobra to się wytnie. Dobra, kończymy. Za długo Pierdziernik. Dokładnie. Dobra. Znaczy, niech, no, chodzi Fajnie o to. Fajnie było, że... nie, ale wiecie, co udało się, moim zdaniem, klu tego, y, po, co, po co tutaj Jarek przyszedł, głównie Jarek, nie? Y, żeby uświadomić ludziom, no nie wiadomo do ilu ludzi dotrze to, nie? Hmm. Uświadomić ludziom, że te wybory są cholernie ważne. Ważniejsze niż wybór kurna radnego do okręgu. Znaczy słuchajcie, no bo, bo to nawet jeżeli chodzi o burmistrza tak, miasta, czy o wójta, to zobaczcie, że y, jeżeli nie będzie takiej woli po stronie marszałkowa, to tych środków nie będzie. Znaczy słuchajcie, daj Boże, no bo to zobaczcie nawet Zamość, jak pięknie się rozwinął no. przez te ostatnie lata. Jakie inwestycje. Tu już nie mówimy, bo jeszcze nie wspomnieliśmy o naszym Kościele Świętej Trójcy, no żeby nie fundusze, które przeznaczył Urząd y, Marszałkowski, nie byłoby tak odnowionej to to świątyni. To, ale... Muszę to szybko znaleźć. Ty to widziałeś już, ale to było tak. Prawicą się żegnasz, prawicą pracujesz, prawicą się bronisz, prawicę wyciągasz do zgody, na prawicy staną zbawieni, na lewicy potępieni. Nie idź za lewicą, głosuj. Numer 8. <grywa> Czytałeś to? I Paweł komentarz dał, a ja jestem leworęczny. <grywa>